kopę lat nie widziałem cię. Będzie już 14 dni. Stęskniłam się już. Ja też się bardzo stęskniłem. Mi się bardziej wydaje, że ciekawsze jest, co u ciebie słychać. Bo jednak premiera płyty to jest niezwykły czas dla artystki, która ileś tam ją tworzyła. Jaki odbiór? Czy jesteś zadowolona? Czy śledzisz te wszystkie komentarze pod każdym utworem na YouTubie? No, może nie każde. Staram się też od tego dystansować, ale faktycznie jest odbiór zaskakujący dla mnie pozytywnie. Bardzo się cieszę. Naprawdę dużo takich też, że tak powiem, rzeczy z przeszłości na zasadzie o, nigdy bym nie pomyślał, żeby słuchać Margaret, tymczasem słucham Margaret. Więc naprawdę bardzo jestem usatysfakcjonowana. A dlaczego powiedziałaś, że jednak czasem starasz się odseparować te dwie rzeczy i tak odcinać od każdego pojedynczego komentarza? To jest dla swojego, nie wiem, dobrego samopoczucia? Wiesz co, no tak, no ludzie po prostu w internecie bywają okrutni. Ja też szczerze ci powiem, ja im nie wierzę, że oni tacy są. To jest takie popisywanie się przed komputerem. I staram się nie myśleć o ludziach źle, więc muszę nieraz tego nie czytać. Okej. Ja często jak czytam takie naprawdę już okropne komentarze, na przykład we mnie nie ma takiej złości albo pomyślenia, co to za głupek, jeśli mogę zagłuszyć tego słowa. Bardziej mam takie współczucie, że łączę mi się współczucie, że to musi z czegoś wynikać. Masz podobne przemyślenie? Ojejku, to na pewno. No myślę, że jak ktoś komentuje, nie wiem, mój wygląd, pisze mi, że jestem brzydka, myślę sobie, kurde, wysyłam ci dużo, dużo dobra jednak, żebyś jakby przytuliła siebie, przytulił siebie i poczuła się ze sobą dobrze. No bo tak jak mówisz, to wynika, to nie jest o mnie, to jest tak naprawdę o tym człowieku, który tu pisze, nie? Dzisiaj jesteś już zdecydowanie silną, taką stabilną artystką, która wie, czego chce, ale kończąc ten temat, którego nawet nie planowałem, czy były kiedyś faktycznie jednak takie komentarze, takie sytuacje i taki czas w swoim życiu artystycznym, no kiedy ciebie to mocno dotykało? Oj, było na maksa. Ja miałam taki moment, w którym naprawdę chciałam w jakimś sensie odejść, nie? Że to mnie przytłoczyło. Odejść z życia w showbiznesie. Odejść z życia w showbiznesie, spokojnie, tak. Bo po prostu faktycznie miałam tego, w cudzysłowie, podziurki w nosie. I to komentowanie wszystkiego naprawdę potrafi zryć beret. No ale tak jak mówię, ja teraz jestem faktycznie gdzie indziej. Bawią mnie bardziej te rzeczy. Bądź współczuję, bądź życzę dobrego życia. Myślę sobie tylko z taką troską, nie, o tych młodych dziewczynach, bo to w ogóle jest ten wiek, w którym taki do 25 mam wrażenie, nie, że ten self-esteem się buduje dopiero i że to jest taki grząski grunt. I ja wtedy w tym wieku pamiętam też bardzo mocno do siebie brałam te rzeczy, a teraz także. Nasiąkamy tym, co sobie czytamy, więc siniaki za nami, teraz na race kino. Jest trochę też tak, że jak dotkniesz some kind of darkness, a później już z niego wyjdziesz, to masz tak, że dobra, whatever, next, thank you. O to chodzi w progresie i w życiu. Ja o tych cekinach, no bo faktycznie teraz będą nas czekały hity z twojej najnowszej płyty. Co usłyszymy w Sopocie? W Sopocie będę tańczyć jak głupia. No proszę. I mam nadzieję, że kiciolki wszystkie będą też tańczyć i robić whipy, wiesz, włosami. Ale faktycznie taki jest mój cel, żeby podnieść sopocką publiczność i publiczność przed telewizorami. Czy to oznacza jedno wejście z jedną piosenką, czy bynajmniej też się zmieści? Bo ja tu jestem team bynajmniej. Nie, no właśnie nie, tylko jedna piosenka. No dobrze, czyli ta zmiana tekstu, gdzie ja wymyśliłem o Czarnku, to już będzie na jakimś innym festiwalu ewentualnie. No musi być raczej w TVN-ie, nie? A, no jasne. Państwo nie wiedzą może, o którą linijkę chodzi, ale proszę tak troszkę przymknąć oko i trochę przymknąć ucho. Tam pasuje to, co powiedziałem. Natalia, 9 dni nam zostało, żeby spotkać się na Polsat Hit Festival. Co ty nam pokażesz w Sopocie? Ja będę częścią pięknego projektu Wodecki Pater, czyli piękne utwory Zbyszka Wodeckiego w aranżacjach Kamila Patera. Na scenie wspaniali muzycy, w tym mój przyjaciel Kuba Staruszkiewicz, perkusista, i wspaniali wokaliści. W większości totalne, młode talenty, odkrycia. Piotr Odoszewski, Wiktor Waligura, Wiktor Dyduła. Jest to po prostu bardzo, bardzo ciekawe, bo moim zdaniem o nich będzie coraz głośniej, bo są mega zdolni i przepięknie śpiewają. Też gdy dzisiaj widziałem zapowiedź waszego koncertu, pomyślałem sobie od razu, pierwsza myśl w głowie, to będzie naprawdę jakościowe i mam nadzieję, że jak najwięcej widzów zostanie z wami, żeby ten koncert zobaczyć. Czy ty miałaś kiedykolwiek okazję poznać pana Zbigniewa Wodeckiego? Tak, bardzo śmieszną miałam z nim sytuację parkingową przed Telewizją Polską, gdzie kiedyś zabłądziłam między jednym a drugim blokiem, gdzie miałam przyjemność śpiewać obok niego w jakimś koncercie chyba dla TVP Kultura.
I Zbyszek przewiózł mnie swoją świetną furą bardzo szybko, po prostu z jednego budynku do drugiego. I tyle w zasadzie. To jedyna taka sytuacja, gdzie fizycznie... Ciekawe, bo to poza estradowa sytuacja, w ogóle się nie spodziewałem, że akurat to mi dzisiaj opowiesz. Ale mimo tak krótkiego spotkania, domyślam się, że to był taki człowiek, że od razu mimo tych kilku minut można powiedzieć, że to był piękny, mądry i wspaniały człowiek. Czułam jakąś taką rodzinną energię od niego. Bardziej jakby był kimś z mojej rodziny. O tak się czułam. Byłam podwieziona, dostarczona, a potem śpiewaliśmy razem. Czy ja mówiłam, że moja siostra będzie śpiewała? Tam tak, tu nie. Właśnie, więc będzie też moja siostra Paulina na scenie w Sopocie. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj jest jeszcze trochę chora i dochodzi do siebie i chciałam wysłać jej dużo, dużo zdrowia. Głos jest najważniejszy, więc trzeba go ćwiczyć, trenować i opiekować się nim do samego Sopotu. Jaka piosenka tobie przypadnie w udziale? Rzuć to wszystko, co złe. Jest ci jakoś wybitnie bliska, czy tak wyszło z maszyny losującej? Taką piosenkę zaproponował mi Kamil, a ja po prostu podjęłam wyzwanie. Również będę miała mikro występ w utworze Izolda obok Wiktora Waligury. Lanber, bardzo się cieszę, że się zobaczymy w Sopocie. Co dla nas szykujesz? Ja również bardzo się cieszę. Szykujemy razem z Tripsem wykonanie piosenki Dzięki, że jesteś. To jest trochę tak, że jak się tworzy piosenkę, to nigdy do końca nie wiadomo, czy okaże się ona sukcesem, czy też jak w waszym przypadku, Dzięki, że jesteś, jest ogromnym sukcesem. No i to jeszcze radiowym. Wielu artystów nie ma tej przyjemności, żeby w radiach granym być. Czy ty jesteś taką osobą, która się stresuje faktycznie tym, jaki odbiór będzie każdego kawałka, czy zupełnie robisz to dla siebie i oddzielasz te dwie sprawy? Jest pewna nutka ekscytacji, pewna nutka takiego, co to będzie, jak zareagują fani, czy na przykład pozyskam takim czy innym utworem nowych odbiorców, ale ta ekscytacja nie może zabić radości, bo dla mnie każda premiera to jest jak trochę wprowadzenie na świat nowego muzycznego dziecka. Dla mnie to jest celebracja przede wszystkim i taka niczym nie okiełznana radość, że ja mogę robić to co kocham w życiu. Nie spuszczam tego ze wzroku, w sensie takiej nadrzędnej mojej wartości, że pielęgnuję te relacje z muzyką, bo naprawdę tej muzyki jest tak dużo w dzisiejszych czasach. Naprawdę, jest tak, jak powiedziałeś, możliwość tego, że te moje piosenki są grane w radiach, że docieram do coraz to nowych odbiorców, to jest ogromne szczęście i jestem za to wdzięczna. Wielu artystów mówi też w rozmowach, choćby ze mną, że mimo na przykład dużego stażu pracy jest rozczarowanym tym, że ich piosenki nie są grane w radiach. Z kolei publiczność zwykle nawet nie ma pojęcia, jak to się dzieje, że dany utwór do radiostacji trafia. Może ty nam wyjaśnisz, jakie są te kulisy? Czy tam się robi jakieś badania, czy ktoś to wysyła, przesyła? Ja myślę, że to jest powszechna wiedza, że badania jak najbardziej są wdrażane. Myślę, że powszechna, ale to naprawdę myślę, że jest... Są wdrażane, ale przede wszystkim zobacz, jak pięknie to internet też już zaczyna współpracować z rozgłośniami radiowymi, więc to wszystko się zaczyna też przenosić. Ciężar się przenosi i też radia bardzo wnikliwie patrzą na to, co jest w internecie popularne. I z tą sympatią widzów takie piosenki są też rzucane na antenę. A co jest tam za kulisami, to tego niestety nie wiemy.